Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna partia z serii, powiedzmy, gry na żywo i analizowania partii podczas gry. Staram się grać różne debiuty, aby troszkę urozmaicić. Tym razem przeciwnik zagrał mi D4. No i teraz pytanie, jak rozpocząć? No, królewską indyjską bym mógł grać, ale grałem już wielokrotnie. Może spróbujmy zagrać, może gambit dworzański, może gambit hetmański, po prostu czarnym kolorkiem. Wiecie co? Zagrajmy gambit hetmański. Dlaczego by nie? Gambit hetmański czarnymi. Można próbować. Teraz pytanie, czy będzie zagrane C4 od razu, czy skoczek F6. F3 zostanie zagrane. Skoczek F3. No dobra, po skoczek F3 gramy skoczek F6. Wyprowadźmy sobie spokojnie figurę. Teraz pytanie, czy będzie C4, czy przeciwnik będzie grał system londyński. Jest to bardzo prawdopodobne, że Londyn będzie grany. Nie, jest. Mamy C4. Możemy zagrać obronę słowiańską, ale myślę, że spokojnie zagramy sobie E6, gambit hetmański odwróconym kolorem. No nie jest to moja specjalność czarnymi, lecz analizy partii ze strony białych może mi to trochę pomogą. Tutaj widzę takie katalońskie schematy przeciwnik planuje. No dobra, gramy goniec E7, po goniec G2 będziemy robić prawdopodobnie roszadę. Szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem, jak tutaj grać to czarnymi, ale postaram się grać to logicznie. Zrobię szybko roszadę i teraz po roszadzie może zbiję po prostu sobie pionka, ewentualnie może zagram C6, czyli dobra, zagramy sobie C6, będę chciał twardo grać w szachy, a niech się dzieje, teraz będę groził biciem tutaj. Pytanie, czy to w ogóle przejdzie. U, tego posunięcia się w ogóle nie spodziewałem i wydaje mi się, że taki ruch mogę zagrać, chociaż nie. Zagrajmy skoczkiem na D7, ten skoczek na D7 w gambicie hetmańskim, w tych strukturach słowiańskich będzie czuł się na pewno dobrze, on tutaj jest potrzebny. A to zagranie mnie bardzo zaskoczyło, powiem szczerze. Wybijamy sobie spokojnie, para gońców jest po naszej stronie, teraz mogę sobie spokojnie zagrać może B6, goniec B7, goniec A6, jakieś takie plany można stosować, ale przeciwnik pozwala mi na wzięcie piona, tylko że będzie zagrane skoczek E5 i ten pion nie będzie obroniony, więc w tym wypadku po prostu zagram B6, aby ten goniec został uwolniony i w ten sposób będziemy sobie próbować grać. Oczywiście skoczek E5 jest prawdopodobne, będę musiał zagrać tutaj albo E4, no właśnie, albo to i teraz tak, może taki ruch w ogóle zagrać, bo po tym posunięciu i skoczek na E5, może hetman C7, skoczek C4, goniec A6, B3, tu. To chyba przechodzi. To wygląda dobrze. Bijemy tutaj na C4. Wydaje mi się, że to jest błąd. Zaraz, moment. Dlaczego ja nie zbiłem w ogóle tutaj skoczkiem na E4? Mogłem, słuchajcie, zbić tutaj na E4. Dobra, poszło jak poszło. Teraz, nie ma co tutaj się zastanawiać, co by było, gdyby. Hetman C7 sobie zaplanowałem, więc hetman C7 gram. Tutaj takiego bicia nie ma, bo bije E5 i skoczek zasłania tutaj na D5, a po tym posunięciu gram sobie goniec na A6. I ten goniec może mi się fajnie rozegrać, ale jest hetman na A4 jeszcze. Widełki tu mi bije. No nie wyglądałoby to chyba dobrze, ale po tym ruchu hetman A4 może wybić, ewentualnie hetman C8 i widełki będą groziły. O, to mi się bardziej podoba. Tak, hetman A4 będzie raczej takim sztucznym posunięciem. A teraz wieża D8 można próbować grać za chwilę. Myślę, że tutaj tego pionka po prostu przechwycę. Zaraz, nie róbmy deklarowanych posunięć. Chwila. Przeciwnik się zamyślił, to dobrze, bo jak ja tutaj z wami gadam, to do was w zasadzie mówię. To mi ten czas jakoś tak szybciej upływa. No i teraz pytanie, co zrobi mój przeciwnik. Dobra. Partia nabiera troszeczkę rumieńców. Cały czas analizuje sobie bicie na C4, goniec na A6. Ewentualnie tutaj może A4, goniec A6. Coś takiego można próbować chyba grać. Ja zawsze mogę tego pionka w dobrej wersji zwrócić przeciwnikowi, jak dobrze mi się tutaj to wszystko poukłada. Plus jest taki, że mam czarnopolowego gońca, przeciwnik go nie ma, więc wydaje mi się, że mam nieco lepiej. Tak przy okazji, jeszcze rankingi oczywiście tutaj nie są najistotniejsze, ale 2289 w szachach właśnie szybkich na 10 minut na czeską, przeciwnik ma więcej. Fajnie byłoby wygrać. Dobra, gram to, co już sobie zaplanowałem wcześniej. Teraz E5, skoczek, skoczek. Nie, no tutaj atakuję skoczka bezpośrednio, więc po hetman A4 chyba mam taki ruch i grożę będzie. Dobra, tak zagrał, czyli jednak tutaj boi się związania. Dobra, ale teraz tak, A4. Dobra, mi się wydaje, że trzeba zagrać aktywnie. Tylko pytanie, czy zejść tutaj wieżą z tej diagonali i to zagrać na D8, czy zagrać to na D8? Co będzie lepsze? Wydaje mi się, że. A zagramy sobie tą wieżą. Dlaczego by nie?
Wieża D8 zejdę sobie z diagonali. Wprawdzie tutaj fajne jest związanie. Przeciwnik tu się ładnie broni. Tylko pytanie, czy ja teraz jestem w stanie to wykorzystać. Dobra, zagramy hetman C8. Dlatego też ta wieża C8 już nie była potrzebna. Teraz będę próbował grać tak i tak. A ten ruch mnie zaskoczył nieco. Muszę zagrać tu w takim układzie. No muszę zagrać, tu skoczek zagra na E4, ok. Tutaj na D6 w takim razie będzie walka. Plus jest taki, że bronię na E6 i po skoczek E4 prawdopodobnie mogę tak zagrać. O, ten ruch, to się, w ogóle nie spodziewałem się tego posunięcia. Gram tak, tak, tak. I tu jest wszystko w porządku, potem B4 i chyba jest dobrze. Ewentualnie jeszcze tak, tak, tu. Nie, no chyba B5. Chyba gramy B5. Wydaje mi się, że teraz to jest błąd. Tutaj skoczek jednak powinien zagrać na E4. Poszło bicie, tu jest atak, skoczek, gdzie może odejść, tak? I chyba zdobywam materiał, moi drodzy. A jednak jest tu wybicie z tempem. Dobra, wybicie jest z tempem. No zaraz, no muszę wybić, to nie mam wyjścia. Teraz pytanie, gdzie skoczek odejdzie. No ten pionek jest teoretycznie słaby, on jest na razie broniony. No właśnie, i już widać tę słabość. Coś mi tutaj w tych moich obliczeniach nie wyszło, ale mam B4. Zaraz, wszystko dobrze wyszło. Mam B4. Mam B4, biorę jakość. Tylko za tę jakość mogę trochę pocierpieć. Bo jednak ten pionek mi tutaj raczej padnie. Ale przynajmniej mam jakość. No tak. To są te dylematy, że czasami przeciwnik może stracić tę jakość, a dostać fajną, aktywną grę pozostałymi figurami. Teraz pytanie, czy od razu mam to wybić? Wydaje mi się, że tak, chociaż mogę jeszcze poczekać, ale wydaje mi się, może tak, poczekać mogę chyba. Dobra, zagramy tak, będziemy bronić pionka D5, to jest nasz tutaj główny atut. I teraz tak, skoczek F5, taki ruch analizuje, wieża E8, dobra, F5, F4 zostało zagrane. Pytanie, czy tak, ja tu się nie przyblokować przypadkiem, taki ruch pójdzie, to tak. No taki ruch F5 by wypadało zagrać, moi drodzy. Chociaż tak mi się trochę ten ruch nie podoba, niestety. Lecz, co grać dalej? Wieża D7 zagram, chociaż wieża D7, wieża D7, chodzi o to, żeby tu zagrać, ale zaraz muszę na gońca H3 uważać. Więc może wieża D8 z takim planem, żeby jednak wieżę uruchomić. Jeszcze to związanie sobie trzymam. Dobra, ten ruch widziałem, tutaj gram gońcem absolutnie i szybko, żeby ten goniec miał oddech, więc widać, że białe też będą tutaj coś działać, bez dwóch zdań. I teraz pytanie, co on dalej może zrobić. Dobra, F6, tak, planuję grać F6. Ja mogę sobie tutaj ładnie zagrać chyba G6. Z drugiej jednak strony... Z drugiej jednak strony może to po prostu zostawić w spokoju. I... Wybijemy to na razie na D3, bo dlaczego mamy tego nie wybić? Szybko wybijemy, hetman wybił, teraz może po prostu tutaj wybić szybciutko, chociaż taki ruch mi się podoba. Tak, 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 tutaj, czy jakąś kontrę tam złapię, generalnie tego skoczka mogę też wymienić i chyba to trzeba brać pod uwagę w tej sytuacji, tak mi się wydaje. Tak, zrobimy tak. Ten skoczek jest niebezpieczną figurą. Trzeba to od razu machnąć. I w zasadzie tego pionka tu zostawię, jak on wybije. Więc teraz chyba jakiś taki ruch. Ewentualnie, no właśnie, muszę uważać na wieża C8, bo jest goniec na H3. Wieża E8, ewentualnie on mi tu zagra. Aha, tutaj grożą niebezpieczne posunięcia. No, to się chyba wpakowałem, chociaż H6 może być dobrą alternatywą. Chyba zagramy H6, moi drodzy, chociaż nie H6, on mi zbije. Wieża F6 wchodzi. Coś tutaj chyba pograłem nie tak. Jednak chyba inicjatywa jest bardzo duża po stronie białych. Ewentualnie taki ruch, jak on zagra tutaj, no jest po mnie wtedy. Jest wtedy po mnie, nie mam jak się przed matem obronić. Pytanie, czy wieża E8 tutaj, no nie, no nie obronię się. Nie obronię się w tym momencie, więc może tak zagrać w ogóle. Ciężka sprawa niestety. Bardzo ciężka sprawa, muszę się przyznać. Tutaj gambit hetmański nie wyszedł po mojej myśli, jednak białe tutaj mocno mnie zaatakowały i słusznie zresztą.
Znowu te ciężkie czasy przyszły. Ciężkie czasy, ciężka pozycja. Wybiję. Chodzi o to, że jak on wybije, to ja zagram tu i wieża G8 się wybronię. Goniec F5. Bardzo trudna sytuacja. No spróbujmy, bo nie widzę innej lepszej drogi. No muszę chyba tutaj wybić. Jak pionek wybije, to zagramy król H8, szybko wieża G8, może się jakoś tutaj. Ciekawe, czy maszyna by się wybroniła. Znaczy kwestia, no, czy ta pozycja już jest wygrana, czy nie, to maszyna to już wie. My tego nie wiemy. No właśnie, tak sądziłem, że ten ruch będzie zagrywany. Ten ruch jest zdecydowanie lepszy. Zagram chyba tutaj, mimo wszystko. A nie, nie mogę, przecież bo podstawię wieżę. Jeszcze mam takie opcje. On zbije pionkiem, ja zbiję z szachem i niestety nie obronię się od mata. A no właśnie, i w tym jest problem, bo nawet królem nie mogę odejść. I tu jest. Aha, zaraz, mogę tak zagrać, mogę tutaj zbić. To wtedy taki wieczny szach nastąpi ewentualnie. Spróbujemy to wybić. Nie wiem, czy tu jest mat, czy nie. Może jakieś F6 mnie uratuje. A właśnie, dlaczego ja nie biorę pod uwagę bicia? Dobra, no on może dawać wiecznego szacha, tak? Nie mam wyjścia, król H8, może tutaj mnie cały czas szachować. Więc jeżeli będzie chciał remis, to ten remis dostanie. Aha, zaraz, teraz tutaj chyba jest wieża F5. A wtedy mam H6 jeszcze. Chyba mam jeszcze H6 teraz, żeby tutaj bronić się przed G5. I teraz tak, hetman zbije, to mam F6. Mam F6, jedyna obrona. I teraz mi wieża działa w obronie. No oczywiście on tutaj będzie mnie rozwalał mocno. Jak tutaj, to on mi da szacha. I jest katastrofa, ale mogę tak zagrać. Wieża G7. Dobra, tutaj się broni. Tutaj się broni. Okej, tutaj szach to tutaj, ale się dzieje. No ta defensywa też jest potrzebna. Teraz tak, pytanie, jak on mi tutaj gońcem pogra teraz? Taki ruch się szykuje. Dobra, tu wybije, on mi da szacha. Hetman. Ciężka sytuacja znowu. Ewentualnie mogę dać szacha, ale on mi gońcem potem tutaj zbije. Co tutaj teraz można zrobić? Tutaj zbije. Aha, bo jak ja wybiję i on mi da szacha, potem bierze F5. No tak, teraz już rozumiem jego zamiary. Chyba zagramy sobie zatem. Nie mogę tak zagrać. Tak zagrać nie mogę. F5 może mnie ratuje. Nie, też mnie F5 nie ratuje. Dalej jest bardzo ciężko. No to musi być oczywiście przegrana, bez dwóch zdań. Nie widać obrony, moi drodzy, nie widać obrony. Hetman B6. Czy ja coś tutaj jeszcze mam? Niestety nie widzę żadnej dobrej opcji tutaj dla mnie. Żadnej opcji dobrej nie widzę. Spróbujemy zbić, no nie ma wyjścia. No oczywiście hetman da szacha, król pójdzie tu. Czasu się robi mało. Spróbuję tymi pionami jeszcze pograć, oczywiście. Jakaś próba wymiany. No to może mnie szachować na różne sposoby. O! Podstawił? Podstawił! Co to było? Zobaczcie, ale mam farta. Ale mam farta. Podstawił mi hetmana. No dobra, w każdym razie ta partia i tak była przegrana.
No ale dobrze, zobaczymy sobie za chwilę błędy. No nie wiem, o co chodzi. Przeciwnik po prostu podstawił. No tak i też bywa w internecie, aczkolwiek na tej partii nie jestem zadowolony. Jeszcze gramy, bo to jeszcze nie jest koniec. On musi wybić, ale już wieża wchodzi tam sobie spokojnie na D2 i tutaj za chwilę na pewno wygramy tę pozycję. No, to już w ogóle chyba słońce tutaj przeciwnikowi też przygrzało. Dobra, sprawdźmy szybko analizę w debiucie, jak to wyglądało. To jest strasznie ciekawe. Znaczy mnie to przynajmniej bardzo ciekawi. Nie wiem jak was, mam nadzieję, że również. D4, D5, normalna sprawa. Okej, roszada, roszada. C6 sobie zagrałem, goniec. Okej, skoczek. Bicie, bicie. No tu czarny nie powinien mieć problemów. I bicie na C4. Można bić tak i grać C5. No właśnie, można. Sobie zagrałem B6. No właśnie, wiedziałem, że ten ruch nie jest najlepszy. Zobaczcie, skoczek E5, hetman C7 i goniec na A6. Wszystko się zgadza? Czy jest lepszy ruch? Dobrze, goniec A6, hetman E2. I co teraz mamy? Teraz mamy C5. No a takie ruchy to trzeba znać. Trzeba dobrze przeliczyć takie posunięcia. Wieża D8, wieża D1. Goniec B4 pokazuje, słuchajcie, żeby likwidować skoczka, ładować się tutaj, bazować cały czas na związaniu. Hetman C8, E5, okej, skoczek D5, pokazuje równo, skoczek E4 i C5 trzeba było grać. No, wygląda to tak całkiem spoko chyba. A4 nastąpiło. Co ja zagrałem? Trzeba było grać C5 i trzymać cały czas te związania. No teraz mam nauczkę, że jednak nie jest najważniejsze zdobycie jakości. Zobaczcie, ten ruch daje przewagę białym już jakąś malutką. Ze względu na te piony. A jak należało zagrać oczywiście? Po tym ruchu należało zbić po prostu i zagrać C5 na przykład. Właśnie. I bazujemy sobie na tym związaniu. Pozycja czarnych tu jest po prostu bardzo, bardzo... Przepraszam, emocja jest bardzo dobra. No cóż, mam nauczkę. Ale dobrze, że tak się stało. Przynajmniej będę wiedział, jak grać później. Wieża D3, hetman F4. No właśnie, tutaj bardzo groźnie to wygląda. F6 należy zagrać, przytrzymać to nieco. A ja sobie wymyślam jakieś takie głupotki. Goniec G5, F6. Mhm. Teraz należało wybić. A co ja zrobiłem? Wieża poszła, tak, tak. Bicie na E3 było dużym błędem, a wydawało mi się, że dobrym ruchem. To jest, z tego względu, że hetman już tutaj ma ostre akcje. Bicie nastąpiło, EF wystarczyło zagrać. Tak, tak. Tutaj. Tu wchodzi hetman i wchodzi goniec po partii, moi drodzy. Poszło tak, bicie tak, tutaj, ok, hetman F6, tu. Wieża F5, H6. Niby jest obrona, hetman zbił F6, dobra, pionek zagrał, nie. O! Zobaczcie, E4 było dobrym ruchem. Coś mi się przewidziało, że ja tu przecież mata dostaję, a w ogóle mata nie ma, bo ja uciekam. A E4 przytrzymuje gońca i jego zapędy. Jasne, że goniec H3 jest z tej strony i trzeba było bardzo się nagimnastykować. Jak widzicie, król musiałby zagrać po goniec H3, król na F7 musiałby zagrać, żeby szybciej uciekać. No ale maszyna jest bezlitosna. Po tym ruchu już jest bardzo trudno. Hetman B6? Hetman B6, hetman D4, moi drodzy, i się bronię, ale byłoby pięknie. I tu jeszcze grożę matami jakimiś. I nie dość, że bronię tu, to bronię tu. No nie widziałem tej opcji, przyznam się. No, zresztą jakbym widział, to bym zagrał. Ale fajnie, fajnie, bo analizy są potrzebne. Tutaj już przegrywam ewidentnie. Dostaje mata w 6 ruchach i przeciwnik tego nie wykorzystał. Przeciwnik zagrał tutaj i przegrał oczywiście. Jak dostaje mata? Niech mi ktoś powie. Wieża F6. Aha, nie mogę zbić, bo jest goniec na H3. I hetman leci. Więc po tym ruchu idę tu. Goniec H3. I co tutaj? Aha, jak tutaj to jest mat na C8. No nieźle. A jak tu? No to wiadomo, no przegrywamy to samo. No, słuchajcie, z totalnie przegranej przeciwnik dawał mata w 6, a podstawił. Chyba najgorszy ruch zagrał w partii, jaki mógł zagrać. Koniec partii. No cóż, dużo szczęścia, trudno, tak się zdarza. Cieszymy się, uśmiech na buzi. No i cóż, seria tutaj różnych debiutów w praktyce. Dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.